Dobra, baterie są jeszcze. Zapomniałem w poprzednim nagraniu, w tym pierwszym, wspomnieć, tam dopisałem, że przydałby się tutaj pomocnik budowlany, wegetarianin, bez żadnych tam używek, żadnego yerba mate, niczego tam, o alkoholu to już nie muszę mówić chyba. Zobaczymy, ktoś tam już napisał, sympatycznie korespondujemy, zobaczymy co z tego będzie dalej. Dużo się można ode mnie nauczyć, bo ja jestem budowlaniec, mam papiery nawet budowlane, no technikum skończyłem tam, różne szkoły kończyłem, ale między innymi sobie kiedyś robiłem technikum, ale jest to też moja jedna z pasji, lubię budować, kiedyś byłem w Klukach w skansenie, kto chce niech sobie tam znajdzie, cały dzień przegadałem z sympatycznym panem dyrektor, on chyba tam jest tego pasjonat tego starego budownictwa szachulcowego. Mnie to też cieszy. Ja mieszkałem w takim domu. Parę realizacji praktycznych też mam. Moje domy stoją. Kilka domów budowałem, remontowałem mały pałac, w którym teraz mieszkają moje dzieciaki, albo nie mieszkają, nie wiem. Zobaczymy, co tam się w przyszłości zdarzy. W każdym razie można się ode mnie dużo nauczyć. Lubię to. Mam jakąś taką. No, normalna rzecz u słowiańskiego faceta. My wszystko potrafimy konstruować. Mechanika, to była właściwie moja główna pasja. O, tak, no bo kawał życia mi spędziły motocykle. To taki mechaniczny koń, na ten temat też możemy porozmawiać. Tak. Podstawy spotkań. Dobra, było o pracach z energiami. To jest podstawa, to jest podstawa. Podstawa, podstawa, postaw. Podstaw. Postaw też. Będę to rozwijał, bo to jest bolączka. Na tym cierpią i związki, relacje dwuosobowe, a już większe to w ogóle, bo tam komplikacja rośnie. No i podstawa to jest to nasze szczęście, że nie umiemy się porozmówić ani między przyjaciółmi, a już tym bardziej między małżonkami, gdzie wchodzą inne energie. Tam w ogóle są dramaty, bo cała media i wszystko dookoła, no to jest działanie mrocznych. Tu jest też, ja sobie zapisałem, pokochajcie nieprzyjaciół swoich. Też mało kto to rozumie. No, dużo jest siania nienawiści, a to jest podstawowy błąd. Energia płynie za uwagą. Energia płynie za uwagą. Zapamiętajcie sobie. Kto chce, to jest długa lektura, możecie sobie poczytać. Zeland jest wspaniałym. Tam ja sobie zimą teraz dokończyłem kilka książek. To działa bardzo ładnie, to facetują, ale lepiej jak ktoś z praktyki coś tam podpowie z własnej. Ja mam dużo spraktykowane, będę się tym dzielił. Dziękuję Wam serdecznie za dobre przyjęcie. Energia krąży. No fajnie by było, właśnie wspomniałem poprzednio o czacie. Zobaczymy. Zobaczymy jak to się ułoży. Korzystajmy z tego co mamy. Tak. Także jakoś sobie tu ułożymy cykl. Ja to wrzucę do internetu. Zobaczymy tam. Coś konstruuję. Jakąś możliwość kontaktu na dany moment. Co tam się z tego będzie rozwijać, zobaczymy. Będę musiał. Dobra, Anastazja. Książka. Bardzo ludzie są ciekawi. Poznałem paru ludzi. O, lektura. Jak wszystkie przesłania, może o tak. No, ptaszek, damy jemu głos. Śpiewaj. Ale to fajnie, że w danym momencie tak krzyczą. Wszystkie przesłania są w jakiś sposób. Nie są czyste, o tak. Jedne mniej lub bardziej ludzie, nawet ci ludzie, którzy się w internecie pojawiali, niektórzy mieli dobre intencje, to było widać, ale później ponosiło. Dawniej ludzie mieli bardzo mądre powiedzonka, ja je będę przytaczał. Licho kogoś poniosło, diabeł poniósł, diabli go wzięli, o, też takie było. Ta zabawa słowna też był taki pan, kłaniam się nisko, czuję tam on, że tajemnica jest w słowach. Według mnie niektóre tam były rzeczy nietrafne, ale dobrze, każdy ma swoją
Dobrze, że on był tam pionierem i zwrócił uwagę ludzi na tą sferę. Ja przedstawię swój punkt widzenia. Oczywiście on nie jest jakiś tam jedynie słuszny, bo nie mam ambicji tworzenia jakichś sekt, tylko mamy... Dobra, kręcimy się wokół tematu kręgu, proszę Państwa. Szanownych Państwa, kręgu. A krąg to jest równość. Równość. Pobawimy się w opowieści, kto ma prawo siedzieć w tym kręgu. Jak się odbywa? Jest taka książka, polecam, James Redfield. Niebiańską przepowiednię chyba wszyscy znają, bo to zostało zekranizowane, ale on ma jeszcze dwie inne, tam jest trylogia. Jeśli dobrze pamiętam, tajemnica Szambali, 10. tajemniczenie, chyba tam to było. I tam jest piękny opis, jak Indianie zbierają się w kręgu i... Ja opowiem o tym. Teraz mam takie obawy, czy mi tu znowu aparat się nie wyłączy. Będzie taki chaos. Sam to sobie przesłucham, pozbieram myśli, zrobię z tego konspekt. No ale wam to wrzucę przy okazji, nie będę musiał tego pisać. Dacie jakiś odzew. Dobra, na razie wyłączam.